Cześć, Jarek Łuczak, firma Awart Wrocław. Dziś prezentuję Wam olbrzymią Toyotę Sequoia z olbrzymim silnikiem i z olbrzymim spalaniem. To wszystko powoduje, że założyliśmy do niej instalację gazową. Chcecie zobaczyć jaką? Zapraszam do oglądania. Dwadzieścia metra długości to tyle, ile mają najgrubsze sekwoje rosnące na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a rekordowe sekwoje rosnące właśnie tam mają nawet 9 metrów. Także ona nie jest aż tak duża, ale na polskich drogach jest olbrzymim samochodem, który robi wrażenie na każdym przechodniu albo każdym innym kierowcy. Bo jest to jednak olbrzymi samochód. Najczęściej tej długości samochody amerykańskie są pick-upami, a ten jest zwykłym terenowym samochodem na ramię z olbrzymim silnikiem 5.7 V8 litra, który ma 386 koni mechanicznych. Te wszystkie parametry powodują, że samochód pali średnio ponad 20 litrów benzyny. Po 5.70 to wychodzi 115 zł na każde 100 km. Liczymy, że gazu, bo właśnie zamontowaliśmy w nim instalację gazową, będzie spalała jakieś 25 litrów, co będzie klienta kosztowało jakieś 60-70 zł, co spowoduje, że klient zaoszczędzi około 50% kosztów wydawanych na paliwo. Opłaca się zamontować instalację gazową czy nie? Ja uważam, że się opłaca, bo na każdym 1000 km zaoszczędzimy 600 zł, a na każdych 10 tysiącach km zaoszczędzimy 6 tysięcy, albo przynajmniej 5 tysięcy, biorąc pod uwagę dzisiejsze wysokie ceny benzyny i gazu. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa do takiej Toyoty bądź do innego interesującego Was samochodu, zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie na dole w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do Waszego samochodu. Tutaj, tak jak mówiłem, silnik 5,7 litra, 380 koni i zamontowana instalacja gazowa firmy BRC typu Sequent Plug and Drive, której elementy gdzieś tutaj widać, reduktor, filtr fazy ciekłej, tu widzimy filtr fazy lotnej, a tu listwa tryskowa. Wszystko ładnie poupychane, tak żeby nie sprawiało kłopotu przy obsłudze samochodu w innych warsztatach, ale żeby również nam było łatwiej przy serwisach, które będziemy wykonywali co 15 tysięcy km. Tutaj dodatkowo widzimy sterownik instalacji gazowej i złącze diagnostyczne, przez które komunikujemy się z instalacją gazową, diagnozujemy, zmieniamy parametry. To wszystko, jeżeli chodzi o to, co pod maską, a teraz zapraszam do środka, tam Wam też pokażę, ile jest przestrzeni. Olbrzymia z zewnątrz, olbrzymi silnik, olbrzymie spalanie, ale również olbrzymia w środku. Czuję się tutaj co najmniej jak w aucie ciężarowym, bo tyle jest przestrzeni, ale dzięki temu jest dużo powietrza do oddychania, a z tyłu 7 miejsc. Myślę, że gdyby to wyrzucić, to można byłoby tu nawet kampera w środku zorganizować. Takiego kampera terenowego, którym można byłoby pojechać przez całą Azję do Władywostoku. Kiedyś taki plan może uda mi się zrealizować z kolegą, który zna tamten rejon. Ale to marzenia przyszłości. W środku zwykłe, można powiedzieć, spartańskie oprzyrządowanie. Wszystko proste, wielkie, czytelne. Nie można się z niczym pomylić. Deska rozdzielcza za to mega malutka. Te wyświetlacze wszystkie aż nie pasują do tego samochodu. Są niewiele większe od przełącznika benzyna-gaz, który zamontowaliśmy tutaj obok wyłącznika systemu antypoślizgowego, który właśnie zakomunikował nam, że zmieniliśmy zasilanie na to o połowę tańsze, bo kolor diody zmienił się z czerwonej na zieloną. A cztery diody na dole pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazu, który wylądował pod ramą z tyłu, pod bagażnikiem. 5.7 V8 iForce to jest nazwa handlowa tego silnika i tego modelu, a tutaj mamy 103 litry brutto pod bagażnikiem, do którego można zatankować około 80 litrów gazu netto, co przy spalaniu 25 litrów powinno nam wystarczyć na mniej więcej 300-400 km. Zapytamy właściciela, dlaczego wybrał sobie właśnie taki samochód dla siebie. Można powiedzieć, że marzenie młodości. Duży, przestronny, wszędzie wjedzie. No i przede wszystkim ten silnik 5.7 iForce. V8, to jest V8, no, robi naprawdę wrażenie. Daje frajdę? Chodzi przepięknie. A jak się sprawuje w terenie?
Tak naprawdę jeszcze nie wiem, bo nie miałem okazji tym jeździć w terenie. Za drogo było na benzynie. Teraz będzie większa frajda. Tak naprawdę pierwszym czasem zrobiłem do Was te 160 km. No zobaczymy. No, na pewno przetestuję go w terenie. Myślę, że dosyć szybko. Cieszymy się, że jest to jeden z pierwszych kroków, jakie wykonują kierowcy w naszym celu. Oczywiście to jest logiczne, bo od razu można zaoszczędzić. Jasne. Wszystkie inne to jest wydawanie pieniędzy, a tu jest wydawanie po to, żeby zaoszczędzić. Nie ukrywam, że spalanie 20-25 litrów benzyny nie jest może tym, czego pożądałem, aczkolwiek no, liczyłem się z tym, że no, auto tej wagi to jest, z tym motorem musi tyle spalać. A ile on waży? On waży 2 tony 700. 2 tony 700, no to przy 400 koniach 2 tony 700, no to musi palić 20 litrów, jakby nie było. Najlepsze jest to uczucie, bo pomimo tej masy, którą się czuje, on dalej jest naprawdę żwawy, jest, emocje są cały czas. A jak ze zwrotnością? Daje radę skręt, W swojej klasie jest, można powiedzieć, na szczycie. Przy tej wadze, przy tej długości i szerokości, on naprawdę bardzo dobrze skręca. To chyba zasługa tego, że jest na ramie, a nie na samonośnej karoserii. Być może też. No. Łatwiej to wszystko poupychać, łatwiej to zawieszenie poskładać tak, żeby było też zwrotne. W końcu to auto terenowe, które może wjechać prawie wszędzie, bo prześwit nie jest może rewelacyjny, ale spokojnie na drobne nierówności wystarczy. Tutaj mamy też zawór tankowania gazu, dzięki któremu zatankujemy o połowę taniej, zamiast tutaj wyżej. Tutaj widzę, że jest nawet samochód dostosowany do tego, żeby tankować bioetanol 15% albo 10%, ale my będziemy tankować gaz 100%, także będziemy jeździć o połowę taniej, dzięki temu, że mamy instalację gazową, a nie bioetanol, którego w Polsce trudno kupić. Jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 26 lat, a tymczasem na gazie. Hej!